Witajcie z tej strony Jarol 2K, witam was bardzo serdecznie. Witam was w gierce, której dużo osób może nawet nie kojarzyć tak naprawdę. Jest to gierka Crysis. Crysis 1 dokładnie. Czyli najstarsza jakby z części. Ogólnie tak, geneza tego odcinka, jak on miał powstać, co w nim miało być, jest bardzo, ale to bardzo złożona. W skrócie może powiem, że miał... Halo, biją mnie! Że miały być wyłączone serwery w Crysisie 3. Natomiast ostatnimi czasy, kiedy już miałem nagrać ten materiał tak naprawdę, pobrałem tego Crysisa 3. No to ze strony Electronic Arts to znikło, więc chyba anulowali wyłączenie tych serwerów Crysisa 3 oraz Mirror's Edge a Catalyst, czy jakoś tak. Nie wiem, co mam zbytnio zrobić, bo nie mam broni, nie stać mnie na jakąś lepszą broń. Chyba wezmę auto i gdzieś szybko pojadę, żeby jakieś punkty poprzejmować. Więc po prostu postanowiłem, że zagram sobie, przypomnę sobie moje najlepsze czasy, kiedy grałem Crysisa 1, bo naprawdę najwięcej grałem w Crysisa 1, kampanię wiele razy przeszedłem, o multiplayerze nie mówiąc, że za dużo w sumie jednak w niego i tak nie grałem, bo internet dostałem o wiele, wiele później, więc grałem dopiero w niego, jak ten internet dostałem. Ale ze wszystkich Crysisów multiplayer tutaj i w dwójce grałem najwięcej. Co to jest za dźwięk? On tu ma takiego niuka chyba, który można wygrać grę, jak pamiętam. Atakując bazę wroga tym. Czekajcie, teraz cisza. Co jest? Gin! No nie! Tam raził mnie. Ściszyłem muzykę, bo można było ogłuchnąć troszeczkę od niej i się zrespiłem. Ogólnie zobaczcie sobie to, nie? Otwierzę listę serwerów, jeden serwer, 14 osób. Czekałem 2 tygodnie, żeby nagrać ten materiał, żeby jacyś gracze grali i dzisiaj nagrywam to w sobotę, więc jest sobota, jest południe, godzina 15 czasu polskiego, jakichś graczy udało mi się znaleźć, dobrze jadę. Dlatego postanowiłem to już w końcu nagrać. Nie wiem, co przed chwilą mówiłem, już nie pamiętam, ale Crysis 3 się nie udało nagrać. Zresztą anulowali to wyłączenie serwerów. Ale chciałem powrócić do jednego z moich ulubionych Crysisów, czyli jedynki najbardziej klasycznej i kultowej, wydaje mi się, części. Przyjmiemy sobie może punkt tutaj. Jest to taki dla mnie prekursor Battlefielda. To był taki pierwszy Battlefield, jakiego bym grał tak naprawdę. Gdzie mamy punkty, jest dosyć otwarty świat w multiplayerze. Są bronie, celowniki i tak dalej. Cały czas za głośno mam tutaj pierdzielenie w radiu tutaj tego typka. Więc graczy tak naprawdę jest mało. A dlaczego jest tak mało? Bo to nie są oficjalne serwery. Oficjalne serwery zostały dawno temu wyłączone. A to jest inicjatywa społeczności i po prostu te serwery są... No nie, coś tu przyleciało. No nie jesteśmy na żadne bronie, kurde. Leży. Łe, bo ja źle zacząłem, obok jest przecież punkt do respawnów, ja pierdolę. Ale zepsułem bardzo. No i drugi przyszedł. Zobaczcie, tutaj był drugi punkt do respów, a tu... A, szkoda, strzępić ryja. Dobra, przynajmniej trochę zarobiłem przez te fragi, więc mogę sobie jakieś więcej rzeczy kupić. Tu w ogóle to polegało tak, że nie mieliście progresu. Tak jakby na konto, tylko na serwer. Zawsze wszystko od nowa zaczynaliście, każde jakieś zakupy czy cokolwiek trzeba było od nowa kupować. Wow, noc się zrobiła, cholipka tutaj. Widzę, jest szybka, dynamiczna pogoda. Albo tutaj gracze sobie zmieniają. No tak, to jest teraz, customowe są serwery, więc dużo różnych rzeczy pewnie można dodać. Tak jak tutaj widziałem też, mapy są nowe. Na przykład Rafinery Pro nie było wcześniej. Tu słyszałem, jak leci. Tutaj jest noc i nie widzę. Dobra, jadę. Moim zadaniem jest przyjąć jakiś punkt, żeby można było siedzieć respić, bo... Nasz team, zresztą ja sam nie ogarniam tej gry tak naprawdę po takim czasie. To jest teraz moje pierwsze zagranie, gdzie grają jacyś ludzie, bo tam wbijałem, gdzie były dwie osoby czy coś. A to się na odcinek nie nadawało, dopiero teraz coś, wydaje mi się, można... Jezu, jaki czat jest aktywny, każdy się wita z każdym, co jest?
Nie tutaj każdy też każdego zna, tak obstawiam. Ja w tą grę byłem kiedyś słaby, no przecież to była moja pierwsza gra taka jakby multiplayer FPS, gdzie się grało. Tak jak tu mówiłem wcześniej, prekursor Battlefielda, bo Battlefielda grałem dopiero później. Więc tutaj nauczyłem się tak naprawdę podstaw strzelania, celowania i tak dalej, jeżeli chodzi o tryb multiplayer. No i też gram na najbardziej chyba kultowej mapie. Mesa wydaje mi się jest chyba najbardziej kultową mapą, jeżeli chodzi o tryb multiplayer. Ja jeszcze pamiętam taką, gdzie się atakowało od wody na plażę, tak jakby, nie wiem jak ona się nazywała. Może tutaj sobie podpowiem? Może to był ten shore. Tak go obstawiam, bo jest go dużo. O, awansowałem czy zabezpieczyłem punkt? Jej, mamy respawn, no niemożliwe po prostu. No nie wierzę w to, no kurde, chłopy tu ogarniają tą grę za mocno. To jest właśnie problem takich właśnie serwerów zamkniętych, gdzie trzeba pobierać jakiś inny launcher, bo tu trzeba był inny launcher pobierać, jakiegoś patcha. Że tutaj tak naprawdę, no grają same jakieś takie wyjadacze praktycznie, nie? Ciężko coś tutaj ugrać, jeżeli jest się nowym. Dlatego nie fajnie jest, jeżeli oficjalne serwery są zawsze wyłączane, bo wtedy jedynie gdzieś, jeżeli uda wam się coś zagrać, to naprawdę to będą same hardkorowe jakieś jednostki, nie? Obstawiam, że jak Battlefield 4 czy kiedyś serwery wyłączą, to ludzie, którzy dostaną, to też będą jakieś, wiecie, tacy mega dobrzy jak ja, co najwyżej. Nie będzie co liczyć na jakichś słabszych ludzi. Jak się takie coś zrozwalało? Był jakiś ten? Przeciwlotnicze? Da się z tego kogoś zabić? Jak niby? Co tu się odpierdziela? Ktoś nam chyba bazę niszczy, tak słyszę. Leży, kolejny frag. Ile mam KD? 3-3, dobra. Nie jest to aż taki najgorszy znak. Bo 3-3 to chociaż jest porówno. Umieram za umarnięcie. I ciśniemy. Nie no, chłop wyskoczył. Jednak da się rozwalić. Normalnie, moi drodzy, odpaliłem tą grę pierwszy raz tak naprawdę i rozpierdzieliłem przed chwilą samolocik RPG. Nie wiem, czy to jest łatwe, w Battlefieldach to nie jest aż takie łatwe, ale tutaj to dało mi teraz mega wielką satysfakcję. A teraz spierdzielam do punktu, który przejąłem wcześniej, żeby go odbić. Kolejny leży. Lecimy atakować punkt. Chciałem powiedzieć, że możecie napisać w komentarzu, czy wy tą grę graliście kiedykolwiek, czy multiplayer graliście. Leży, cały czas ja fraguję. Ile mam? O, 6-3, moi drodzy. Jednak jestem kozakiem Crysisa. A to wygląda. Kurwa, miny. Bardzo dawno temu. Oj. Chyba ktoś niuka jebnął, tak mi się wydaje. No, bo nam poziom bazy spadł. Widać to jakoś? Kurde, góra jest akurat. Oj, wszyscy są martwi, dlaczego? To już koniec gry? Zmieniła się mapa. Kurde, tej mapy nie lubiłem akurat. To chwilkę jeszcze zagram. A to dołączanie do tych słabszych niech będzie. I co, moi drodzy? No kurde, dla mnie to jest mega nostalgiczny powrót. Granie w multiplayer. Taki pierwszy prawdziwy multiplayer typu Battlefield, jaki grałem. Przed tym był tylko chyba jeszcze tylko Call of Juarez, Więzy Krwi, ale to tam było bardziej w stylu Koda. Takie małe mapki, żadnych pojazdów nie było. Tylko konie co najwyżej. Trochę mi się nie podoba to, że na przykład jak biegnę i klikam przycisk, to mi nie przycelowuje. Muszę puścić shifta i dopiero wtedy kliknąć przycelowanie. Nie można tego w ustawieniach zmienić, sobie przed chwilą sprawdzałem. No cóż, ale to jest gra, ja wam przypomnę. To można było grać w takiej formie, jak teraz widzicie, w 2007 roku. Wiecie, ile to jest? To jest dawno temu. To jest ponad 15 lat temu, więc come on. A ta gra wydaje mi się nawet dzisiaj nie tak źle wygląda. Nawet niektóre gry dzisiaj tak wyglądają, bym powiedział, więc naprawdę granie w tą grę w tamtych latach było czymś mega. Ja tą grę oczywiście grałem później, bo sam komputer dopiero dostałem w 2010 roku, a internet chyba 2 lata później jakoś tak. Więc granie w tą grę było dla mnie mega fajną rzeczą, nie? Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
O, ktoś tam idzie od boku. O, chłopcy, czwórką trzech zabił. Gin! Ale jest asysta, dobra. Nice. Moi drodzy, tak w skrócie, oprócz tego, że chciałem sobie do niej powrócić, pokazać wam multiplayer w ogóle w tej grze, jaki on kiedyś był dla mnie fajny, to mogę wam powiedzieć, że tą grę możecie prawdopodobnie, jak ogarniecie sobie podstawkę, pograć multiplayer za darmo, bo to jest mod do gry, no teraz w wersji single player, bo multi już nie działa od dawna. Więc tak naprawdę, jeżeli bardzo chcecie, to sobie ogarniecie tą grę do pogrania. I będziecie mogli sobie normalnie napierdzielać tą gierkę fajnie. Co prawda graczy znaleźć to jest... no, licz się tylko na weekendy. Chyba, że lubicie grać w jedną, dwie osoby. Leży. Leży kolejny. Kurde, reload. Ajajaj, ale widzicie jakie nie mają movement, mimo że tej grze jest taki sztywny movement, to oni mimo wszystko potrafią jakoś to tak wykorzystać fajnie, że ja nie ogarniam tego, nie nadążę za nimi celować. Tłumik w ogóle, to fajne było w ogóle, że tak wszyscy od zera zaczynali, nie mieli jakichś ulepszeń i tak dalej. No ale rozumiem, że jakby w dłuższej perspektywie takie granie po prostu się co jakiś czas, no nie było takiego jakby progresu, nie jak w tych nowszych częściach. Kurwa, ten tłumik to chyba, pamiętam, obniża statystyki tych broni, zamiast je poprawiać. Więc chyba niedobrze, że go kupiłem. Siedzą tam. Zabiłem! Ha, zabiłem go! Nice! Jeszcze udało się zabić jakimiś ostatnimi pociskami typa. Trzeba wejść do środka, żeby kupić amunicję. No właśnie, bo nie pokazałem najfajniejszego właśnie, przejmując takie punkty, na przykład teraz co mam 1100 punktów. Jak to przejmę, to ja mogę sobie na przykład za to wyprodukować czołg albo jakiś helikopter, zależy od miejsca, gdzie się znajduje, nie? Nie tylko muszę kupować te bronie. O, ktoś zaczął właśnie coś budować. Ja też sobie coś wybuduję. Wezmę sobie lekki czołg na przykład. Cyk. Wybudowało się. I czołg jest mój. Aktualnie ktoś chyba noc odpalił, tak mi się wydaje. Jezu, nic nie widzę. To granie jakiegoś hardcora teraz będzie. Jeszcze deszcz tutaj pada. O, i tu jest jeszcze fajna rzecz, że w tej grze jakby lufa potrafiła wam zblokować cały pojazd. Na przykład teraz moja lufa utknęła. Widzę, że chłopiec nade mną, a ja nie mogę wyjechać stąd. No serio, utknąłem w takim miejscu. A do tyłu nie mogę cofnąć, bo to mnie blokuje, no kurde. Udało się. Wyjechałem. Łatwo nie było. Leży. Ledwo co go zabiłem, nie? Jest tak ciemno, że ja nic nie widzę, co się dzieje, nie? Kurde, jeszcze uszkodził mi gąsienicę, wszystko, nie mogę praktycznie się ruszać. Dobra. Granie tutaj czołgiem jest jakieś masakryczne na tej mapie szczególnie. Jezus! Zacinkę gry miałem! Zacięło mi wszystko! Ja pierdzielę! Cyk, celownik. O, i to była jedna z pierwszych gier, która zaimplementowała właśnie coś takiego. Bo dużo osób mówi, że Battlefield czy Call of Duty dopiero to zapoczątkowały, a to już było w 2007 roku takie szybkie zmienianie celowników i tak dalej podczas biegu. No totalnie nad nami jest ktoś. Leży! Pewnie wam kiedyś nagram jeszcze odcinek z kampanii tak naprawdę, jaka ta gra robiła na mnie wrażenie, bo to Crysis dla mnie zostanie w serduszku na zawsze pewnie. Nie tylko ze względu na tryb multiplayer, ale właśnie głównie na tryb single player, który oferował masę różnych możliwości. Na ten moment już chyba będę kończył tego tutaj, ten filmik. To ja tu sobie jeszcze pogram, póki są gracze. Są jeszcze jakieś inne serwery, czy tylko ten jeden? 17 graczy, Jezus. Od 2 tygodni nie widziałem nawet więcej niż 5 graczy, a teraz się ludzie na to rzucili, więc bardzo fajnie. Ja tu sobie jeszcze pogram. Jak chcecie, wygooglajcie sobie CryMP Client, coś takiego.
Tam się wszystkiego dowiecie, jak to zrobić. Tak naprawdę tam jest to bardzo łatwe, bez problemu sobie poradzicie, nawet bez żadnej wiedzy specjalistycznej, a pogranie sobie w taką grę jest według mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Szczególnie jak kiedyś w nią graliście, to będziecie się mega mocno jarali, nie? Leży! I ja leżę. I na tym kończę odcinek. Do następnego odcinka. Pa, pa.